Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Ryszard Zalski, zresztą mieszkający Polak na Tajwanie. Na co dzień, dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, witam, witam Ciebie, witam słuchaczy. Atak Rosji na Ukrainę, Chiny miały stwierdzić, że to nie inwazja jak właściwie zapatruje się Pekin na to, co się dzieje na wschodzie? Tak, zgadza się, że nie inwazja. Natomiast co ciekawsze, twierdzą, że to znaczy nie władze oficjalnie, ale media związane z władzami, twierdzą, że to jest, czy nawet nie, nie tylko media, nawet rzecznik chyba MSZ-u stwierdził, że to jest ze względu na rozszerzanie się NATO i tak naprawdę nie jest to wina Rosji, kraj został do tego sprowokowany, także to naprawdę nie była ich wina, tylko w sumie reakcja na to, co robi NATO. To. to jest jedna rzecz. No, a druga to, że Chiny mają teraz problem, bo jeśli za, powiedzmy, zaakceptują dwie nie, niezależne czy niepodległe republiki, no to dlaczego inni nie mieliby, powiedzmy, za, zaakceptować Tajwanu, skoro to jest sytuacja teoretycznie analogiczna. Także no, mają tu trochę kłopot w tym momencie, no bo są to trochę sprzeczne stwierdzenia. Mhm. Czyli co, sojusz chińsko-rosyjski w praktyce? No więc. Tutaj duże na ten temat. Ja, ja zawsze uważałem, że władze chińskie traktują Rosję tak dosyć, no nie, nie jako partnera, no bo na pewno nie jest to ten potencjał gospodarczy. Oczywiście Hanowie siebie traktują jako rasę panów, także to no ewidentnie jest to ich zaplecze surowcowe, jest to jeszcze w tej chwili zaplecze technologiczno-wojskowe. No i taki, so, takie trochę małżeństwo z rozsądku. W tej chwili Chińczycy powiedzieli nawet, że pomogą władzom rosyjskim w, w sytuacji, Ewentualnych sankcji, że wesprą gospodarczo. No i można się domyślać jedynie, że liczą pewnie kiedyś na pomoc, gdyby, powiedzmy, doszło do agresji wobec Tajwanu. Więc to jest takie trochę raczej z wyrachowania. Nie widzę tu za bardzo jakiegoś, nie wiem, wspólnego szacunku. Czy... No zresztą, podczas Olimpiady Putin natychmiast wyjechał, nie brał udziału w takich oficjalnych obchodach, więc nie bardzo widzę tutaj, to jest raczej tylko takie no z dochodu, że jedni pomogą innym, potem się zrewanżują. Zresztą tu jest ciekawa rzecz, może to trochę teoria spiskowa, ale parę tygodni temu była taka wiadomość, jak to Chiny skupują ziarna i surowce, że zebrały tego ogromnej ilości. No i tak się zastanawiam, na ile to jest związane z obecną sytuacją, no bo jeśli mają wesprzeć Rosję no to może rzeczywiście im te ziarna i surowce były wcześniej potrzebne z tego względu, chociaż no to, to jedynie kwestia domysłów. Doszło do spotkania jeszcze podczas igrzysk właśnie pomiędzy Władimirem Putinem a Xi. Myślisz, że tam już w kuluarach rozmawiano o tym, co się dzieje na Ukrainie? I pytanie też drugie, czy Chińczycy mają jakieś relacje handlowe, gospodarcze z Ukrainą? No mają i to nawet spore. Tam, tam jest sporo handlu. Jeśli chodzi o te rozmowy... Podczas igrzysk, no to trudno mi powiedzieć, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że skoro Putin planował taką inwazję, no to raczej takie rzeczy omawiał. Myślę, że może jest to też jakiś taki trochę właśnie handel wymienny, że z jednej strony on się pojawił na igrzyskach, z drugiej strony właśnie Chiny im teraz pomogą. Raczej, raczej jest to takie właśnie zdroworozsądkowe popieranie się nawzajem. Dokładnie tak jest, tak, tak bym to widział. To rozszerzając, jaki biznes jest obecny chiński na Ukrainie? Wiesz, wiem, znamy jakieś dane? No właśnie nie, zna, nie znam danych, natomiast y, mogę dodać, że, że jeśli chodzi o Tajwan to przyłączył się do Japonii i Singapuru, ponieważ Biden zażądał, żeby, żeby ograniczyć sprzedaż podzespołów, mikrochipów czy jakiejś bardziej takiej zaawansowanej technologii do, do, do Rosji, więc te trzy kraje tutaj się zgodziły, że poprą Bidena i że jeśli będzie trzeba, to odetną Rosję od takiego, od takiego rynku, znaczy od tych towarów. Pewnie będziemy patrzeć i sytuacja zmienia się dynamicznie. Rzeczywiście oficjalna chińska agencja prasowa informowała o rozpoczęciu przez Rosję tej specjalnej operacji na Donbasie. To jeszcze tak słowem, ten sojusz rosyjsko-chiński potencjalny, albo nawet i wspomniałeś o tym małżeństwie rozsądku. Rozumiem, że to ma wszystko ten wątek amerykański i tutaj główną rolę odgrywają właśnie też relacje właśnie Chiny z Waszyngtonem. No tak, tu, tu masz w pełni rację, no bo nawet, o, zgadza się, nawet w orzeczeniu MSZ-u była mowa w Chinach o tym, że tak samo jak Rosja reaguje na no właśnie na działania amerykańskie, natowskie, to tak samo nie należy wiązać z Ukrainy z Tajwanem, jest to nieadekwatne, no bo na Tajwanie też mamy środowiska, które są rozjuszone czy podpuszczane przez Stany Zjednoczone. No dokładnie tak jest to, tak jest to przedstawiane, że, że Rosja reaguje na, na działania amerykańskie i Chiny ewentualnie, jeśli już to by zareagowały właśnie też na działania amerykańskie, którzy to podpuszczają, właśnie Tajwańczyków. Także no, no winny tak czy inaczej, winni są Amerykanie, jak z tego wynika. Ryszard Zalski, na no, sytuacji i z punktu widzenia również Chin. Dziękuję serdecznie za ten komentarz. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Coffee. Do usłyszenia!